Organizowany przez klub kolarski Gatta wyścig Gatta Prestige Race zgromadził na starcie najlepszych kolarzy amatorów z całej Polski. Byli także goście z zagranicy. Z uwagi na różny stopień zaawansowania uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie. Pierwsza miała do pokonania dystans 60 km. Jechali w niej zawodnicy do 18 lat, powyżej 60 lat oraz kobiety. Drugą pod względem długości 90-kilometrową trasę mieli do pokonania zawodnicy w wieku powyżej 40 i powyżej 50 lat. W trzeciej grupie na dystansie 120 km ścigali się zawodnicy w kategorii cyklosport i M30. Trasa wyścigu prowadziła z ulicy Kobusiewicza między innymi przez Marzynek, Ptaszkowice i Strońsko. Pętla liczyła 30 km. Najbardziej zaawansowana grupa musiała więc pokonać ją czterokrotnie. Przede wszystkim trasa fajna. No, szkoda, że ten odcinek przez góry jest nadal jeszcze niewyremontowany, ale co może, to starostwo nam pomaga, łatają dziury. Reszta asfaltów piękna, trasa przez kolarzy oceniona jako bardzo dobra, selektywna, szybka, doskonała. Na mecie przy Mosirze z pierwszej grupy, najmniej zaawansowanej, jako pierwsi wjechali na metę Gruzini Dawid Marszania i Aftandil Piraniwili. Z grupy M40, M50 najszybciej z trójki kolarzy, która odrywała się od peletonu, finiszował Mariusz Piasecki z Gatta Bike Team. Panie Mariuszu, jak wyglądała walka na trasie, zwłaszcza na tych ostatnich finiszowych metrach, bo trzech was wjechało na linię końcową? No, zanim jechało nas trzech, to zrobiliśmy taką na przedostatniej rundzie akcję w trzech nasz zawodników z Gatty, między innymi Daniel Sumara i Darek Malinowski. Odjechaliśmy w pięciu, a po prostu zaatakowaliśmy na ostatnich kilometrach w trójkę i tak dojechało do mety. A jak ogólnie wrażenia po tym wyścigu, po tej trasie? Trudna, łatwa? A jak, powiedzmy, gdzieś tam pan się czuł w trakcie jazdy? No, jest to jeden z lepszych wyścigów, jakich jeździmy w Polsce organizacyjnie. Jest to wyścig bardzo szybki na tych rundach. Naprawdę nie ma kiedy wypocząć na tej rundzie. Żeby wygrać, trzeba zasuwać od początku. No i wtedy można odnieść sukces. Najdłuższy dystans wyścigu, 120 km, najszybciej pokonał inny zawodnik gospodarzy, Dominik Omiotek. No, taktycznie był rozegrany dobrze. Trochę szczęścia mieliśmy, bo poszedł odjazd na samym początku z naszym zawodnikiem. Niestety coś się stało, nasz zawodnik został i zostaliśmy bez zawodnika z przodu i musieliśmy później gonić. Na szczęście udało się jakoś ucieczkę dojechać, no i później jeszcze poprawić i jeszcze zostało trochę siły na to, żeby na koniec odjechać samemu. Ale naprawdę dziękuję całej drużynie, bo wykonała kawał dobrej roboty, żeby to zwycięstwo naprawdę nie było łatwe. Jedno z cięższych zwycięstw, jakie zdobyłem, jeden z cięższych wyścigów, jaki miałem okazję jechać. Natomiast no, moja drużyna wykonała kawał ciężkiej roboty. Wiadomo, że kolarstwo to sport drużynowy, no. I liczy się praca całego zespołu. No tak, no, gdyby nie zespół, to myślę, że nie udałoby się tak ładnie tego wyścigu pojechać. A że miałem dzisiaj szczególną motywację, bo wczoraj zostałem ojcem, także... No to podwójne gratulacje. Dziękuję. Córka czy syn? Córka. Córka. Też może być kolarką. Zobaczymy. Kolarze Gatta Bike Team stanęli więc na najwyższym stopniu podium w dwóch najbardziej prestiżowych kategoriach tegorocznego wyścigu Gatta Prestige Race. Oprócz pucharów, zwycięzcy otrzymali w nagrodę sprzęt kolarski, odzież termoaktywną i książki Czesława Langa.